Proszę Państwa, teraz zapraszam na wino, bo to jest bądź co bądź sympozjon. Proszę sobie na zapas napić się, ale później będziemy jeszcze roznosić, bo tu się pojawią artyści, którzy będą mówili o tym fantastycznym świecie akwareli, jak to jest, jak powstaje. Tam jest taki warsztat, wszystko będzie transmitowane na ekranie i będą Państwo mogli zadawać pytania i rozkoszować się tą sztuką. Teraz proszę popatrzeć na te akwarele. To jest naprawdę coś rewelacyjnego, żeby taką plamką różnych rozwodnionych pigmentów wyczarowywać tak piękne pejzaże. Proszę zapoznać się z nimi, pić wino i kupić też może. Tak, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, bo tak jak powiedziałem na ostatnim Forum Humanum Mazurkas, że kupi się raz, a później się ma i ma i ma ten obraz. Zapraszam na wino i później na drugą część. W trakcie malowania pozwolę sobie opowiedzieć troszkę o takim temacie, który tutaj jest pokazany.
maluje chwilą. To, co rozumiemy przez chwilę, będę starał się Państwu opowiedzieć. W takim razie ja tutaj pożądam... Prezydent Kręc, Jacek Kręc, teraz podejrzę, żeby miał, tak? Teraz będzie prezentacja. Krzysztof zaczyna malować. W trakcie malowania Jacek pokaże swoje zdjęcia i opowie o swoim spisowaniu. A później pokażę moje drugi, z których korzystam. No. O ile nie będę, panie Jasiu. To jest taka kolejność. A oczywiście. Później idą rysunki, z których się korzysta. Ponieważ, proszę Państwa, są trzy sposoby malowania akwarelą. To jest plener, to są rysunki i fotografia. Ja skończyłem Wydział Architektury i mam zaszczyt być jeszcze wykładowcą na tym Wydziale Architektury. Natomiast również miałem kontakt z Akademią Sztuk Pięknych, to było w Wiedniu, gdzie zainstrygowany, jak to wszystko można powiedzieć, na kilku uczelniach, miałem okazję studiować również przez półtora roku na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. To znaczy studiować, uczestniczyć w zajęciach, po prostu malować głównie i... Skończyłeś przecież liceum klasyczne. Ja skończyłem jeszcze liceum klasyczne, więc ten bardzo zadowolony. W każdym razie, tak jak nasze panie archeolożki, które tutaj oglądaliśmy, nasi artyści, czy to są architekci, czy artyści tylko po Akademii Sztuk Pięknych, uprawiają swoją sztukę z wielką pasją. Pani Alino, tutaj właśnie ten sposób rysowania, to przedstawiam po prostu sposób, który wykorzystuję do malowania akwarelą później, czyli rysunek linowski sposób, ja jestem bezpośrednim uczniem Lina, linowski sposób rysowania w plenerze, czyli węglikweta, gdzie eliminuję pewne elementy, które mi są niepotrzebne później w malowaniu akwarelą i zaznaczam światło kredą. Oczywiście wykorzystam jeden z tych rysunków, tu jest Pruszkowa notabene, który rok temu leciał. No oczywiście różne tematy rysowałem. Brawo! Tak, bardzo. Mam ekscytujące tematy, bardzo ekscytujące tematy, ale piękna też jest ekscytująca. A dzisiaj też pan zrobi akt? Najlepsze modelki to są modelki zmęczone. Przychodzą do pracy, na przykład Karolina Cichy, czy chwileczką to była Karolina Cichy. A to jest Pruszków, właśnie teraz będę malował według, to jest Pruszków też. A teraz będą przykłady akwarel. Nie, nie, to jeszcze raz będzie. Pruszkowski, tak, rysunek. A jeszcze raz będzie. Tak, bo to wolniej trochę. A, wolniej. Można się przyglądać. Proszę Państwa, to jest na tych zasadzie, że eliminuje rysunek w plenerze 15-minutowy, eliminuje niepotrzebne elementy. Po prostu to, co zauważam, to co jest dla mnie najważniejsze, zauważam, zaznaczam. Ponieważ węgiel jest techniką i pastel, w ogóle słuchaj, techniką szybką i mniej inwazyjną, można rzeczywiście w plenerze wziąć tylko parę, papier, podkładkę plus węgle, plus kreda, można szybko, to jest Dubrownik na przykład. No to wracamy z powrotem do modelki, to jest rzeczywiście ekscytujący temat. Nie chodzi o to, że modelki są niecierpliwe. Trzeba naprawdę szybko je malować. 15 minut. Ja to mniej więcej zegarkiem tak patrzyłem, że zaczynają się ruszać w ciągu 15 minut. Staram nawiązać się do pana prezesa, do tego frywolnego tematu. To jest zaborek w Podlasie, bardzo świetne tereny. A to, proszę Państwa, to są kamenduli Kraków. Tam dostałem wyzwolenie na wejście do środka i malowanie. No, oczywiście stary temat, że wierzby. To też kamenduli. Mężczyźni dostają podobno zezwolenie na wejście, ale to nieprawda, bo widziałem panią konserwator, która chodziła codziennie o godzinie 9. To jest Bruksela, to wszystkie szkice, których warto świetnie się maluje akwarium.
A to taki właśnie temat i nie jest temat. Właściwie wszystko jest i nie jest. To jest moja stara chałupa koło Pieprza, Gorlice. No i Zaborek, tam gdzie jedziemy na plenery. Ale chodzi o to właśnie, że według tego rysunku, oczywiście trzeba mieć wyobraźnię, żeby użyć koloru, żeby namalować, żeby użyć odpowiedniego koloru, ale zobaczycie Państwo, jak ja będę to robił. To jest, proszę Państwa, że tak powiem, wychodek mojego dziadka. No bo to się pojawił ten rysunek w Gazecie Krakowskiej. Mój tata powiedział, że jakby Andrzej Ludwik widział, że jego Sławojka nie będzie w gazecie, no to byłby dumny. To są abstrakcyjne obrazy, tak można szkicować i konstruować kompletnie abstrakcyjne obrazy do akwarium. Pierwsze szkice do akwarium. Ale nie wszyscy tak robią. Nie wszyscy tak robią. No, można tego średnio malować. Oczywiście, że można pierwsze próby robić na szkicach rysunkowych. I większość malarzy, jeszcze historycznych malarzy, zawsze tak robiła. Więc w ogóle akwarela była techniką szkicową. To była pierwsza przymiarka do obrazu olejnego. Zresztą ja to stosuję. To jest kruszków. I teraz będzie akwarela, proszę. I teraz akwarele. Właśnie według takich rysunków wszystkich nic posiłkowałem się. To jest Łagów. W Łagowie jedziemy na plener często. Ja zwracam uwagę często na cień oraz światło. O, to zrobię tak. To jest palacz. Tutaj działa akwarele, są te prace pokazane. Raz na wystawie pokusiłem obraz do góry nogami. Nikomu nie przeszkadza. I przyjęto to za pracę szkło. To było ciekawe właśnie. Czyli jednak niektórzy postrzegają je abstrakcyjne. Szybkie, ja nazywam to i zresztą to zostało opisane w Wikipedii jako, a nie wiem, gdziekolwiek, używa się to jako nerwowy ekspresjonizm. A to dobra nazwa, podobnie. Ja myślę, że to jest adekwatna nazwa do tego sposobu malowania. Tak jak mi koledzy właśnie opisują, nie? Alinka plus Rysiu, świadczył prezes, mówią, że ja chlapię, pluję, drapię i im więcej na chlapię, tym lepiej. Mamy różne temperamenty. Jestem emocjonalny się w życiu. Nie pomagam sobie, proszę Państwa, winem. Rzadko. Może pomogę. Ale w każdym razie w trakcie malowania jest uruchamianie pewnych pokładów takich emocji. To jest nieprawda, że trzeba czekać na wenę. Po prostu trzeba zacząć. A w trakcie malowania uruchamiają się emocje. Znaczy ja zawsze mówiłem właśnie w południowych krajach, we Francji czy we Włoszech, to świat. Bardzo takie padające na wystające przedmioty. Oczywiście można zrezygnować w trakcie malowania i plener. A tu jest tu zawsze właśnie pokazuję kartę zawsze malować. No to później będę jeszcze leciał. Krzysztof teraz zmierza do swojego warsztatu malarskiego, żeby pokazać, jak pan idzie powoli. Powoli idzie. Proszę Państwa, to naprawdę jest dużo nerwów takie malowania. Na początku. I wszyscy potrafią. Na początku pewnie będzie chciał, żeby w międzyczasie o swojej technice akwareli, o swoich jakichś doświadczeniach powiedział nam Jacek Kręc. A ja tutaj tylko jeszcze słówko przed Jackiem powiem, tak odpowiadając poniekąd na pytanie Janeczki, co nas kręci, dlaczego architekci malują, dlaczego my malujemy, co w tym jest, to tylko hobby. Ja bym powiedział, że to jest coś więcej niż hobby, bo to jest rodzaj, no nie wiem, czy może to zabrzmi zbyt górnolotnie, to jest taki sposób na życie. Ja po sobie wiem, pewnie wszyscy moi koledzy tak samo, że przychodzi taki moment, że no, trzeba malować. Po prostu jesteśmy gdzieś na urlopie, na czasach, bawimy się i w którymś momencie zaczyna coś w nas być taki pewien niepokój. Niepokój polegający na tym, że można by było coś porysować, można by było coś pomalować. Ja my tego nie robimy. Człowiek się nakręca i zaczyna wtedy malować, uspokaja się przy malowaniu. Jest to coś w rodzaju takiej medytacji, nawet modlitwy. Oczywiście każdy z nas robi to inaczej. Krzysztof inaczej, wszyscy tej koledzy pewnie mogą o swoim sposobie akwarium porozmawiać i mam nadzieję, że później będziemy mogli też o tym przedyskutować. Ja teraz bym poprosił Jacka Kręca, który opowie i pewnie pokaże, co robi, a ja sobie też w międzyczasie popatrzę. Jeśli Państwo. Proszę Państwa, ja chciałem Państwu powiedzieć, ale bliżej, jestem nieświadomy,
mistrzostwę moich kolegów akwarelistów, zaczynając od wina, który był pierwszy, którego kilkanaście lat temu poznałem przez internet. Świat akwareli Krzysztofa Dudwina 12 lat temu. No i tak zapragnąłem, jak zapewne wielu z Państwa, też spróbować. Do dzisiaj mi to nie wychodzi, dlatego chciałbym powiedzieć Państwu o czymś, co być może podobnie też czujecie, że jesteście też onieśmieleni i uważacie, że to jest niemożliwe, żeby ja tak malował. Przepraszam, mogę wejść z głową? Proszę Państwa, każdy z Was był kiedyś w przedszkolu. I każdy malował akwarium. Każdy, bo nie farbował. My poszliśmy dalej. No nie, to jest prawda. Natomiast profesor Jacek Kren tworzył wydział w Portugalii. Myśmy się tam poznali, wydział architektury, tak woli przedstawienia. I tam malował akwarelą i uczył studentów portugalskich malowania akwarelą. Dlatego nas zapraszał później na warsztat. I się podjął tak zwane, tak? Naukowo. Miałem przyjemność, ze czterech z naszych... Dokładnie. Właśnie się tam odwiedziłem. Krzysztof i Ryszard i Michał. Nie mam tu przyjęcia na sobie. No i prowadził tą wspaniałą techniką moich studentów architektury zaraźnie. Rzecz ostatnio była sytuacja w Krakowie na rynku, proszę Państwa, to jest niesamowite. Po prostu tutaj idę, załatwiamy wystawy, nagle podbiega do mnie taki mały szachmiany facet i mówi: ty jesteś Lublin, you are Lublin. Ja Ciebie pamiętam z Kowila, Portugalia. Dlaczego Portugalia? Dlatego, że tam klimat jest taki, że właściwie cały rok można w plenerze malować akwarele. Cały rok jest po prostu ciepło i przyjemnie. Ale ja chcę wrócić do tego wątku nieśmielonego i powiedzieć Państwu nie tyle o akwarelach, co o akwarelowych szkicach. O takim ruchu, który powstał 7-8 lat temu, który nazywa się Urban Sketching, który w ciągu tych 7-8 lat stał się niezwykle popularny. Mówię o tym, że jest to ruch właściwie nie tyle dla artystów czy architektów, ale dla wszystkich. Jest to jakby taka alternatywa do podróżowania po świecie z aparatem fotograficznym. Aparat fotograficzny potrzebuje kilka sekund, żeby zrobić zdjęcie, żeby to odwietrzyć. Tu chodzi o coś innego. O to, żeby z ołówkiem, czy z jakimś pisaczkiem, czy pędzelkiem, z jakimś drobnym szkicownikiem usiąść w jakimś miejscu, które nas zachwyciło i przeżyć. I najpełniejsze przeżycie jest, proszę Państwa, wtedy, kiedy chcemy to nasze przeżycie wyrazić ręką. Następuje jakiś niesamowity łącznik między naszym widzeniem, naszym myśleniem, a ręką. Decydujemy, co jest istotne. Jesteśmy w stanie oczywiście fotograficznie odtworzyć to, co aparat, ale możemy odtworzyć to, co przykuło naszą uwagę i kilkoma dniami to ująć. I muszę teraz powiedzieć, by pokonać to onieśmielenie, niektórzy mówią, nie, ja nie potrafię. Nie potrafię rysować ludzi, nie potrafię rysować koni, a architektury to już w ogóle. Myślę, o to chodzi, że się nie potrafi. Przecież Państwo wiecie, na czym polega sztuka współczesna. Przecież jeżeli ktoś chce fotograficznie oddać, to zrobi to aparatem. Tu trzeba oddać w sposób indywidualny. Mogę subiektywny. Mogę wejść w słowo, bo anegdotka mi się przypomina, zawsze to mówię na wernisażach, mianowicie pytają się mnie, dlaczego nie maluję fotograficznie, czyli bardzo dokładnie. Opowiadam taką anegdotkę o góralu, oczywiście jak Kraków i górale. Jak góral idzie na hali i widzi turystę malującego, tak cyzelującego bardzo dokładnie i idzie rano, wraca po południu, turysta skończył obraz bardzo dokładnie, a góral mówi: jedu się Mario, jak się musi czekać na męty, jak nie ma aparatu fotograficznego. Zjada się gdzieś w kawiarni, jest chwila czasu, czeka się na zamówienie, no i tak można w ciągu tych kilku minut ten moment zawrzeć. Proszę Państwa, no to jest najprostsza, kilka planów. Kwestia po prostu tylko śmiałości pewnej, żeby wziąć odpowiednią ilość wody i tego pigmentu i poznać parę, powiedzmy, chwytów. Z czasem można ich nabyć, na przykład oglądając to, jak to robi Krzysztof Dudwin. To są takie notatki krótkie zupełnie, to co nas, jakby zwraca naszą uwagę.
jakaś taka plastyka, którą zauważyłem w mieście hiszpańskim Ciudad Rodrigo. Tutaj zatrzymaliśmy się, ktoś chciał zatrzymać się na chwilę, żeby zrobić siusiu, no to te 5 minut, a szybki pędzel akwarela, notatka w drodze do klinii. No powiedzmy, że w pewnym momencie poznaje się tą technikę szkicowania i akwareli i już zaczyna się kontrolować pewne rzeczy. To jest kwestia kontrolowania szybkości ruchu pędzla, natężenia, ilości wody i widzimy, że jednym pociągnięciem jest zrobiona ściana tych kamiennych budynków. Papier jest chropawy i on pokazuje, że to są kamienne budynki, prawda? To, że ta farba nie całkowicie przykrywa równomiernie, tylko właśnie jest taka chropawa. To jest kwestia po prostu pewnej wprawy. Podobnie tutaj. Uczę studentów w ten sposób, że daję im limitowany czas. 4 minuty, proszę w 4 minuty narysować takie coś skomplikowanego. Rzecz jasna, nie da się narysować wszystkich kamieni, wszystkich okienek i wszystkich statków, więc trzeba podjąć pewne decyzje. Właśnie decyzje, co jest istotą tego krajobrazu, co jest istotą tego miejsca. Parę w Oliwie, wiosną. No, generalnie często architekci zaczynają jednak od rysunku, zwłaszcza takiego jak z tyłu układu panoramy miasta, żeby zawrzeć różne wieże, różne architektoniczne elementy. No i potem na to przychodzi akwarela, która jest w stanie bardziej wydobyć tektonikę. Ciepła barwa po stronie światła i chłodna po stronie dźwięków. To jest też jeden z takich chwytów po prostu. Podobnie tutaj taka scena z życia miejskiego w Portugalii i potem podkreślona pędzelkiem, no zupełnie w taki schematyczny sposób. A tu bardzo ciekawa jest historia taka, że ten obrazek szybki powstał odwrotnie, że nie był najpierw rysunek, tylko najpierw były główne plany barw. A więc tak. Plama rzeki, plama zieleni, plama nieba. No i taki brąz tego mostu. Dopiero potem na tym, ile było czasu wolnego, tyle zanim przyniósł powiedzmy danie, czujemy jakieś detale. Podobnie tutaj. Każde miasto ma charakterystyczną kolorystykę. Różniącą się jest salamanka, która jest w kolorze takiego różowego kamienia. Są miasta, które są bardziej z żółtego kamienia, jakiegoś różowego. I to można wyrazić jednym maśnięciem. Proszę Państwa, jednym z niewielu uczestników pleneru, który ma tu szarkę. I wykorzystują mnie koleżanki. Może byśmy chcieli zobaczyć teraz, ale jeszcze chwilę. Parę slajdów, zaraz zobaczymy, co robi Krzysztof. No to ja w tym momencie przerywam, że... Aczkolwiek ja mogę usłyszeć w międzyczasie, nie? Bo przynajmniej nie wytknie. No więc... Nie słychać się, tak? Proszę Państwa, właśnie cała Europa polega na pełnej improwizacji i wolności, nie? Chciałem przekazać podstawowy zestaw materiałów. Jest w takiej małej skrzyneczce, albo jeszcze mniejszej. Bardzo łatwo z taką skrzyneczką podróżować wszystko, co Urban Sketchers szykują. 3-4 kolory akwareli, jeden pędzelek, który umożliwia rysowanie metalu, a jednocześnie jak się mocniej przyciśnie, większe powierzchnie. Także nie musimy podróżować z pełnym warsztatem akwarelisty, ze sztalugami, tylko właśnie z takim jakimś małym szkicownikiem. Ja robię sobie sam szkicowniki swoje w ten sposób, że lubię rysować panoramy, więc biorę tak papier i po prostu wpinam go. Thank you.
być wspaniałym widzą i różnych firm, których raz tutaj nie muszę wymieniać. Nie mogę. W szkicach często stosujemy jakąś ograniczoną gamę barw, dlatego że nie ma czasu na to, żeby w pełni odzwierciedlić. Dlatego na przykład zaznaczamy generalny kolor lub światło i cień. Tutaj jeśli ktoś mówi, że nie potrafi malować, to pokazuję ten slajd, żeby zachęcić do tego, żeby robić to w sposób zupełnie spontaniczny. Oczywiście potrzebna jest podstawowa wiedza na temat mieszania kolorów, ale to każdy tam ją posiada, prawda? Czasem nie trzeba używać szkicownika, można malować na tym, co jest pod ręką, na jakiejś gazecie, na jakimś papierze bakowym. No i właśnie ta spontaniczność, ta właśnie ta nieumiejętność, która tutaj jest tym urokiem. Przede wszystkim zatrzymanie się w miejscu, przyglądnięcie się, obserwacja. Zatrzymujemy się w miejscu. Tak, to jest zgodnie z tą filozofią slow w tej chwili taką. Slow down. Tak. Po prostu odpocząć, zatrzymać. Chcę się pokazać taką technikę specjalną, która polega na rysowaniu bez patrzenia na szkicownik. Często jest tak, że jest albo jest ciemno podczas koncertu, albo po prostu wolimy się skupić na tym, co rysujemy, niż to jak rysujemy. I to jest taka scenka, powiedzmy, kiedy urban sketchers spotykają się na końcu dnia na jakiejś kolacyjce, jest trochę dużo wina i tą linię szkicowania bardziej ośmiela, ale generalnie polega na tym, że rysujemy tak, patrzymy tam i wychodzą na efekty nieoczekiwane i śmieszne, prawda? Bardzo ładnie. Ja myślę, że teraz kamera pokaże pracę Krzysztofa, jak on się bardzo stara. Ja tu tylko muszę powiedzieć, że on to jest cwaniak, bo on używa tej suszarki do włosów i może szybko wysuszyć. A ja jak siedzę na tym przysłowiowym krawężniku i nie mam suszarki, ta woda mi się leje, cały jest to umazany, chcę szybko skończyć, ja nie mogę. A nie daj Boże, jeszcze jak jest deszcz, to tylko muszę wierzyć, że potrafię ten przypadek, który z tego się wyłania, jakoś opanować. Wtedy się cieszę i to wyjdzie. Proszę Państwa, król cyganów ma rację zawsze, ale problem polega na tym, że ja już mówiłem na samym początku, to są przynajmniej według mnie trzy sposoby malowania w plenerze, pracowni na podstawie rysunków i fotografia. Jak tu już któryś malarz, tutaj, że nie pamiętam, jak krytyka mówił, że wykorzystał aparat fotograficzny jako nowoczesny szkicownik malarz. Przecież nie musimy malować prosto z fotografii, tylko na podstawie fotografii. Interpretacja rzeczywistości. I oczywiście ryśmy malują rzeczywistość, interpretuje ją. Ja się sam nie raz dziwiłem, jak on maluje. Jak ty widzisz tą rzecz? Że ta później rzeźba, ta wieża, ta rzeźba inaczej wyglądała. Nie, to ja tak na nawet to polega. Ja bym tu jeszcze powiedział, zauważcie Państwo przy tej Waszych wypowiedziach i pokazach, jak ważna jest kreska, jak ważny jest rysunek. Ja przepraszam, bo użyję szatki do domu, żeby profesorowi, że tak powiem, nie mogli się przeszkadzać, ale muszę, żeby, proszę Państwa, tak, kreska jest ważna faktycznie, ale można używać plany, malarskie plany, można używać kreski w akwareli, kreska jest takim kręgosłupem. Tutaj muszę Wam powiedzieć, techniczny
śliczną, taką na miarę ciemną, to ja użyłem tą kreską. To jest kredka akwarelowa. Ona w pewnym momencie gdzieś mi się rozmyje pod flamą wody. I to, co ja teraz użyłem, to jest latek tak zwany ciekły, który śmierdzi jak jabłki. Natomiast mogę po namalowaniu akwareli zetrzeć go ręką, na przykład szklanką do whisky. A dlaczego do whisky? Ponieważ szklanka do whisky ma bardzo mocne ścianki. I po prostu jedyna szklanka, która wytrzymuje ścieranie. Oczywiście ja tu użyję ręki, bo nie mam tutaj, nie założyłem szklanki do whisky, więc po prostu będę używał ręki. To tak woli pierwszego etapu, tak? Rysunek plus maskowanie. Proszę zobaczyć na momencik. O. Oko kamery. Tu jest rysunek. Tu są białe fragmenty. Dlatego właśnie używam rysunku. Białe światło i to światło maskuje później tą gumą. A ta guma, proszę zobaczyć, to tutaj jest, nie, dobra, tu zetrę. Chodzi mi, nie? Ładnie zeszło. Tutaj sprzątają ten dywan, więc muszę się żywić. Ale w każdym razie tą gumę można zetrzeć po namalowaniu. Oczywiście są inne sposoby maskowania białej przestrzeni w akwarium, bo to jest to wosk, ale wosk już nie da się niestety zetrzeć. Można położyć papier, przejechać żelazkiem, no ale zawsze dostanie chusta powietrza, która nie przyjmie wody, nie przyjmie kolor. Natomiast zobaczycie Państwo później, jak to wygląda po namalowaniu. Na ten etap ja zaczynam powolutku, a zapraszam Rysia do gawędy na temat akwarium. No dobrze, ty pan już, a ja będę coś mówił. Tak. Ja tam chciałem po prostu dodać do tej kreski, że nie chodziło mi o to, żeby wszyscy malowali i rysowali. Rysunek jest jak gdyby czasem ukryty w tej akwarii. Dla mnie osobiście kreska jest bardzo ważna. Kreska w połączeniu z mamą. Ale być może można wykorzystać rysunek tylko i wyłącznie jako taki bardzo niewidoczny podrys, a potem działać tylko malarską plamą, co nie znaczy, że to będzie jakaś tam gorsza akwaria, bo będzie po prostu inna. Chciałem tylko powiedzieć, że ta kreska jest nawet podświadomie, zawsze widoczna. Teraz Krzysztof mówił, jak zostawia biele, czyli pokrywa go pomarańczką, potem ściele. Ale te biele można również zostawić przy pomocy samego pędzla. Znaczy można, nie używając gumy, zostawiać jasne płaszczyzny, które pomalujemy później. A jest to naprawdę cholernie trudne zadanie, dlatego że nigdy nie wiadomo, jak to wyjdzie. Chciałeś powiedzieć, że sobie ułatwiam. Nie chciałem powiedzieć, że ułatwiam, to inaczej powiedzieć. Nie, chciałem powiedzieć coś takiego, że człowiek staje przed tematem, ma jedną białą albo lekko kremową kartkę papieru i ma przed sobą rzeczywistość. Ja mówię o malowaniu, rzeczywiste takie malowanie z natury. Myślę, że wielu z naszych kolegów po prostu na premierach to robi. I tak naprawdę, wiecie Państwo, ja nigdy nie wiem, co mi wyjdzie. Ja się trochę boję tej akwareli, tej kartki białej. Nie wiem, co mam zrobić. Ponieważ nie robię, zaczynam rysować bardzo delikatnie pędzlem, to mi się rozmazuje, tam gdzieś dochodzi woda i w pewnym momencie się zatracam. To znaczy, jak wchodzę w tą akwarelę i nigdy nie wiem do końca, co wyjdzie. Tym niemniej staram się, ale to nie wynika z tego, czy jest lepiej, czy gorzej. Ja nie używam tej gumy araczki, bo po prostu nie warto w plenerze mogę jej użyć. W plenerze nie mam czasu na tą gumę araczką, nie mam czasu na stół, nie mam czasu na mokre podłoże, czy mokre szkło, gdzie bym położył papier, który daje mi inne efekty. W plenerze notuję. Ale później, jak wrócę z tego plenera, usiądę w studiu, co mi się rzadko zdarza, ale zdarza, to wtedy mogę zastanowić się, jak tą technikę, to, co zrobiłem wcześniej, jak ten szkic po prostu inaczej pokazać, może coś innego zrobić. A jak ja przedłużyję tego, to co będzie? I wtedy być może zacznę trochę eksperymentować. Dlatego, jak rozmawialiśmy z Janeczką o naszej dzisiejszej rozmowie z Państwem, wspomniałem o akwareli jako chwili. Ta chwila może być bardzo różnie interpretowana, bo chwilą jest to, co mówił Jacek, a mianowicie szybkie notowanie przy przestrzeni urbanistycznej, architektonicznej, takie pięciominutowe, to jest chwila.
było gdzieś tam, ale nie wiemy gdzie. A jak robimy tą chwilę za pomocą malarstwa, rysunku, to my ją po prostu przeżywamy. My jak gdyby w tym rysunku potrafimy zagląć, włożyć atmosferę tego miejsca. Ja powiem szczerze, bo to tak śmiesznie dla Państwa zabrzmi, ale oglądając po latach swoje akwarele czy swoje rysunki, to ja po prostu nie tylko przypominam sobie tamten czas, ale ja słyszę muzykę, która wtedy gdzieś na schodach, jak studenci grali, że gołek mnie po prostu gdzieś fruwały, prawda, że ktoś mnie zaprosił na wino, że ktoś do mnie zagadał. To wszystko jest zaklęte w tej akwareli, w tym rysunku. I dlatego akwarela jest taka bardzo indywidualna, taka bardzo szczera, bo ona jest po prostu zbiorem emocji artysty, który w ten sposób, przekazując, przelewając to na papier, urzeczywistnia, czy łapie tą chwilę. Łapanie chwili to jest, nie wiem, godzina, dwie, trzy. Można ją złapać w 5 minut, jak Jacek opowiadał. Można ją łapać przez 3 godziny, ale to jest dalej chwila, to jest wybór. Inną chwilą jest być może to, co robi Krzysztof. Nie wiem, podejrzewam, że nie mógłby robić jednej akwareli w ciągu kilku dni, bo i jak go znam, to potrafi zrobić pół godziny znakomitą akwarelę. Ale to są te, jak on wspomniał, powidoki. On po prostu notuje coś w przestrzeni, a później zupełnie tworzy coś nowego. Czyli inne są podejście do akwareli. Podejrzewam, że wszyscy tutaj akwareliści, którzy są, mają jeszcze inne podejście do tej akwareli. Pewnie każdy z nich opowiedziałby Państwu swoją historię. Dlaczego ta akwarelia jest taka fascynująca? Dlatego ona jest taka, no ja nie wiem, bardzo autentyczna, bardzo taka subiektywna i emocjonalna. I dlaczego my jesteśmy nią zafascynowani po prostu? Krzysiu, ale czy masz, czy chciałeś coś powiedzieć? To powiedz. Znaczy nie, chciałem opowiedzieć taką anegdotę. Znaczy to się polega na tym, że wbrew pozorom, to tutaj jak maluję, wcale nie oznacza, że nie mogę poczekać na dysk. Ja właśnie mogę, czasami czekam parę dni. Powiem Państwu, że ja czasami do takiego etapu wracam po miesiącu. No to się zadam, ty normalnie intelektualna, to lubię wygrać. I teraz byliśmy w Portugalii, pamiętam, nie malowaliśmy razem w kamiennym mieście na Wzgórzu. Zeszliśmy na dół, w restauracji, takiej kafejce na dole, pani w polskim pochodzeniu ogląda nasze akwarele, bo oczywiście jak zwykle zagadaliśmy, nawiązaliśmy kontakt, uwielbiamy rozmawiać z nimi. I pani patrzy na akwarele Rysia i mówi, no tak to wygląda. Troszkę na mało, u mnie tak. Tak to chcesz, żeby wyglądało. To była ta różnica w profesjonalnym. Ale to nie do końca prawda, dlatego że tutaj jak ja patrzę na Ryśka akwarelę, to on to odmienia. To jest kompletnie inaczej, zupełnie inaczej to wygląda. No uważajcie, słuchajcie, bo niektóre fakty są trujące. No poważnie. Jak się zrobię paluszka później języka, to później będzie, nie mówię, że widyta w ubikacji, widyta, nie to, że się umiera, tylko ubikacji widyta często jest. Powoli się. Ja myślę, że wzory władzy rzeczywistości jest bardzo różne u każdego z nas. Są osoby, które tą rzeczywistą widzą bardziej realistycznie i są to obrazy znakomite, ale bardzo realne, podobające się wielu ludziom. Są to osoby, które to troszeczkę przetwarzają. Są osoby, które tą rzeczywistość przerabiają w abstrakcji, ale to zawsze są indywidualne, emocjonalne obrazy. Nawet jeżeli one tej rzeczywistości do końca nie pokazują taką, jak ona jest. I powiem wam jeszcze coś. My wszyscy, jak tu jesteśmy, chcemy trochę inaczej malować, niż malujemy. Ale malujemy tak, jak potrafimy. Chcemy się poprawić, chcemy zrobić coś innego, każdy ma jakieś pomysły. Każdy z nas ma jakieś marzenia, żeby coś innego zrobić, no i staramy się. Nasze nas to wychodzi, raz nie. Powiem tylko, że jak wyjdzie czasem, to człowiek się czuje jak przysłowiowe Pana Boga za nogę złapał. Naprawdę, to takie ciarki przechodzą po plecach, to jest coś niesamowitego. To tak jakby się, no coś niesamowitego zdarzyło. Już Pana Pana. Możemy tak wziąć coś powiedzieć, to ja przekażę Jackowi, bo na dużo gadam. Nie, my możemy o tym na ten temat godzinami, nie?
my się spotykamy, to wypoczywamy ze sobą, dlatego że my jesteśmy ludźmi o tej samej wrażliwości, tych samych tematach, tej samym stopniu spowolnienia. Tak, nie? Jak zatrzymuje się czas miejsca w tym momencie. Dlaczego architekci planują akwarele? Dlaczego akwarele? Nie. To jest właśnie tu jest problem. Problem z tymi architektami malarzami. Powiem Państwu, to właśnie tutaj Jacek poruszył temat, który jest bardzo istotny. Mianowicie w XVII wieku, zahaczał historię. W XVII wieku ujaki ładne na buziaczku master plany. No właśnie tak wygląda moja praca czasami. Tu wszystkie dżinsy, koszulki, ale to farbę da się zmyć. W każdym razie XVII wiek to jest pierwsze stowarzyszenie akwarelników brytyjskich, to jest królewskie. I po prostu, proszę Państwa, tworzyli to architekci. Ale dlaczego? Dlatego, że okazało się, że to może być normalnie autonomiczne dzieło sztuki. Nie? Ja jeszcze chcę więcej powiedzieć, dlaczego ma tego architekcji. Dlatego, że myślę, że mają trochę dość tego kąta prostego i tych bardzo racjonalnych wymogów, które projekt architektoniczny musi spełniać. I taka akwarela, która jest kwintesencją wolności, jest takim odpoczynkiem dla nas, prawda? Ego Rusier, który są modernizm, jest w naszym kraju dosyć skarbowo-kulturalnego, zaczynał każdy dzień od namalowania jednego obrazu. Rano, potem przed na śniadanie, potem się do tego, a dalej przyszły architektem, który no, ale mimo, że się przyjaciel z Picassem, niestety Picasso poszedł do przodu, a on został w tym. No ale Corbusier po prostu, każdy ma swoją rolę. Corbusier poszedł do przodu w swojej architekturze. Jego kaplica w Monchamp jest szczytnym dziełem takiej architektury rzeźbiarskiej. No ale był malarzem zamiłowania, nie? Czyli uczył się koloru. Kolor mu pomagał, zresztą powiedział w ogóle, że kolor jest motywem działania wszystkiego. Było takie na początku, jak miał Anthony Green, wydał taką książkę, świetna książka o potęgach, jak muszę Państwu mówić, Le Corbusier, gdzie napisał właśnie, że Corbusier mówił, że kolory są przyczyną wszystkiego. Bardzo dobra książka, czyta się jak kryminał. Le Corbusier był wielbicielem damskich dźwięków, które właśnie widać w tej architekturze emocjonalnej kaplicy w Ronchamp. Ja odwiedzam kaplicę w Ronchamp, jak wreszcie przyjeżdżam do Portugalii i muszę powiedzieć, że za każdym razem robi to na mnie ogromne emocjonalne wrażenie, a nie tylko na mnie. Ostatnio byłem tam i było pusto, ale z tyłu siedziały na ławce betonowej trzy dziewczyny. Płakały. Okazało się, że... Znaczy łzy nie to, że płakały, łzy inne działy. To były Japonki, studentki architektury. Japończycy mają specyficzną emocjonalność, ale to było piękne, że te łzy inne działy z tego po prostu z obserwowania takiego wspaniałości dzieła. Jeszcze tylko jedna uwaga. Dzisiaj tak przyszła mi taka refleksja, że niesamowicie wspaniałe dzisiejsze spotkanie zorganizowane tego struktura od suchości mumii do mokrej akwareli. Mokrej wygodnej, mokrej akwareli. Ja tu bym chciał poprosić również naszych kolegów malarzy, bo my tak za dużo o tej solo architekturze jesteście związani. Chciałbym tych prawdziwych, w cudzysłowie malarzy poprosić, żeby opowiedzieli o swojej pracy. Mamy zapraszamy Adama. Zapraszamy Bartę. Kto jeszcze? Proszę przyjść i opowiedzieć bardzo. Ja czy pejzażysta Polski w akwarelii który powala? Ja może troszeczkę krócej niż koledzy, bo jestem troszeczkę obciążony akwarelą genetycznie z racji tego, że moje jest też troszkę się tym para. I tak z racji tego, że maluję niemal codziennie, często nie zastanawiam się nad tym, z czego to wynika, po prostu tak już mam i głównie kieruję się tutaj jakąś wypowiedzią twórczą na zasadzie intuicji, która moim zdaniem jest no też jakąś podstawą wypowiedzi artystycznej, budowania takiego języka. Staram się przypisać jak gdyby sobie z gorszym lub lepszym skutkiem. Oczywiście no każdy tutaj z nas ma
drogę, różne przygotowanie, jednak na taki stosunek do malowania jest złożony jak gdyby z dwóch rzeczy, z tego przygotowania, z konstrukcji oraz wspomnianej intuicji. Jedno bez drugiego jakby tutaj nie działa. To może tyle, bo tutaj jest też kilka moich prac. One są na tyle czytelne, że można też jak gdyby tutaj, jak ktoś chce zobaczyć, jak ja to widzę, to pewnie te prace więcej jest tutaj powiedzą przyjaciół. Może bym przekazał tutaj mikrofon kolejny. No właśnie, tutaj poprosimy jeszcze następną. Yeah.
rozgania się plamy niepotrzebnie, po prostu są zaciekli, ale na papierze aż. O, to zobaczcie, tutaj rozgania się niepotrzebnie plamy, nie? Włoży się czasem, ale na aż płonie bardzo fajnie farbę. Ja nie używam tu dużo tej wody, więc można szybciej to wytuszyć i ewentualnie zetrzeć gumę, żeby wam pokazać, jak jest rezultat później końcowy. Tak się właśnie to dziwni moi koledzy pytali, której gumy używam na plenerach. Najczęściej. Nie będę kontynuował tematu. Ale nie, także nie ma co. Bardzo proszę. To się w każdym razie.
i jak powstawały piękne rysunki w Syn. I pamiętam taki kolor, kiedy pojechaliśmy w Bieszczady malować cerkiewki. Pamiętam, jak powstawały twoje pierwsze akwale. Powiedz, co się od tego czasu zmieniło, jak ty na to patrzysz po tylu latach, przez pryzmat tych wszystkich doświadczeń, bo kolejna akwara nosi w nasze życie coś nowego, prawda? Jakieś nowe doświadczenia, nowe przeżycia. Co się zmieniło w postrzeganiu? Pamiętam, to nasze trenery, nie tylko zresztą trener w Bieszczadach, ale trener w Milanówku i nasze wspólne spotkanie i malowania, kiedy ja byłem początkującym asystentem i było mnóstwo wspaniałych studentów, którzy wręcz się malowali i jeszcze niektóre z tych prac jeszcze u mnie pozostały. Co się zmieniło? Ja nie wiem tak naprawdę. Wiecie, ja czasem się zastanawiam się, jak wolno mnie malować, bo oczywiście się zmienia. Mam nadzieję, że może na lepsze. Zmieniam się, ale gdzieś w każdej fazie tego mojego życia coś było takiego, co już przeleciało i tego nie ma, gdzieś mi trochę żal. Czyli idę do przodu, zmieniam się, czy na lepsze, nie wiem. Jeszcze jest dużo przede mną, chciałbym powiedzieć, dlatego że bardzo bym chciał malować tak jak ludzie, ale mi się nie udaje. Ale może kiedyś, tylko muszę się bardzo postarać. No, oczywiście troszeczkę żartuję. Wracając do tego twojego pytania, myślę, że głębiej pojmuję to malowanie. Coraz więcej widzę różnych, nie tylko problemów, ale zadań stojących przed takim malowaniem. I bardzo bym chciał je pokonać. Ja tylko taką małą dygresję. Będę się starał, mam nadzieję, że mi to wyjdzie, zrobić wreszcie doktorat z akwareli, bo zacząłem. I moja pani promotor, dziękuję bardzo, jeszcze jestem daleko. Moja pani promotor powiedziała mi: panie Ryszardzie, niech pan spróbuje namalować coś zupełnie innego. Nie to, co pan maluje normalnie, ma pan warsztat, niech pan wejdzie w siebie i zupełnie spróbuje to zmienić. Ja staram się. No nie jest takie proste zmienić siebie i nagle zobaczyć siebie zupełnie z innej strony. Powiem wam szczerze, powiem też, że bardzo bym chciał tego dokonać. Nie chodzi mi o doktorat, bo ja już jestem prawie emeryt, ale chodzi mi o to, żeby przeskoczyć trochę siebie. Może mi się uda, nie wiem, zobaczę. Czy już poszło, wyszło? Jeszcze nie poszło. Bo nie ma, tak? Że to chciałam coś zapytać, dlatego że kiedyś jak byłam w Paryżu, to jest związane z malarstwem i z mumiami. Kiedyś byłam w Paryżu i właśnie przewodnik opowiadał, że pewien baron we Francji w czasie rewolucji francuskiej, potem jeszcze w czasie napoleońskim, zrobił wielkie pieniądze właśnie na mumiach, które odkrył w tym czasie takim bałaganie. Ta wystawa
wystawa zostaje u nas przez miesiąc czy półtora do czasu następnej wystawy. I wtedy ona jest u nas, w tych naszych wnętrzach. A u nas się codziennie dzieją imprezy po 400-500 osób. I ja widzę, jak ci ludzie wychodzą z konferencji i skupiają się przy tych obrazach. To jest naprawdę takie uczucie, które powoduje, że jestem usatysfakcjonowany, że jestem szczęśliwy, że ta sztuka dochodzi do tych ludzi, że oni się tym interesują. Gorzej z kupowaniem, ale interesują się tym, skupia ta sztuka ludzi, którzy są młodzi, którzy przyjeżdżają tutaj. To jest ta młoda inteligencja polska, której ta sztuka już zostaje na stałe. To jest nasza wielka, ale myślę, artystów, wielka, wielka satysfakcja. Zapraszam teraz wszystkich tych akwarelistów. Dowiedzieliśmy się fantastycznych rzeczy. Na pewno już Państwo mają w swoich umysłach, w swoich głowach, w swoich sercach te wszystkie przemyślenia, ale oni by mogli mówić o tym bardzo długo, a niemniej zaszczepili na pewno taką miłość, taką fascynację do tego, co się nazywa tą sztuką akwarelistów. Ja byłem studentem, bardzo długo zresztą, bo i na SGGW, i na uniwersytecie później, i pracowałem cały czas, zawsze miałem pieniądze. Nie wiem, co to się działo, ale pracowałem od 5 rano we wszystkich spółdzielniach studenckich. Myłem okna we wszystkich ministerstwach, we wszystkich instytucjach. I nie wiedziałem, że można tak łatwo zarobić i pozować. Być modelem. I jeszcze teraz, a szczególnie teraz, proszę Państwa, staję przed lustrem i patrzę. Yeah.
Chcielibyśmy